Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Witajcie w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj będzie taki... No zobaczycie, będzie taki vlog, że będziemy musieli pojechać w kilka miejsc. Między innymi jedziemy z Lajrą do dwóch lekarzy. Dowiecie się do jakich. Jeżeli obserwujecie nas na Instagramie, to już wiecie. A jeżeli nie, to dowiecie się w tym odcinku, więc czekajcie do końca. I jeszcze musimy pojechać po drodze do pewnej szwalni, tudzież hawciar. A no tak, tak, bo coś tam u nas w sklepie się pojawi niedługo. A propos jeszcze sklepów i oceny, to wbijajcie na nasz dodatkowy kanał, czyli na Inspekcję. Tam już oceniliśmy trzy sklepy, czyli sklep Julii Kostery, Lexi oraz Versof. Wlepy są naprawdę fajne. No, babene, fryty. Nie, po prostu nie. Nie jest taka zwykła. Kurde, jaka wielka. O, Jesus. Przepraszam, ja wiem, że jak wy lubicie Lexi, to wam się to nie spodoba. My też ją lubimy. A jeszcze też pizza jedliśmy, też ocenialiśmy. No, jak wiecie, zrobiliśmy inspekcję różnych pizz. Pizzerii właściwie. Nie wiem, czy te wszystkie odcinki już jakby są na tym kanale, ale... Trzy z ciuchami już są. Okej, czyli jeszcze pizzy nie ma. Jeszcze pizzy nie ma. Okay. Dobrze. No link to... do inspekcji macie w opisie naszego filmu. A my teraz idziemy do Lajruni, która czeka już w foteliku i jedziemy. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me for a pass out. I'm too lonely to be done. I'm a drink at this pace. Jesteśmy już po lekarzu. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Opowiadaj. Okazało się, że Lajra ma tą wysypkę, w sensie już to wiedzieliśmy. Poszliśmy na wizytę, mogę wziąć, bo nikogo nie ma. I w sumie nic się mało się dowiedziałam, bo pani powiedziała, że da mi skierowanie do dermatologa niestety, więc tak naprawdę mało pomogło. Powiedziała, żeby dalej kąpać małą w krochmalu. Tak jak mówiła poprzednia pediatra i te rady niestety nie zadziałały. Natomiast robiliśmy to przez krótki czas, więc jeszcze zobaczymy. I żeby smarować ją jakimś takim nawilżającym emolientem. No zmęczyłaś się? Podejrzewa, że to może być takie łojotokowe, AZS to nazwała, ale mamy iść do dermatologa. I co jeszcze? A później oczywiście okulista, teraz jesteśmy w Arkadii na chwilę, tak. Bo musimy zrobić zakupy spożywcze oraz dodatkowo jeszcze jakieś tam pierdółki, jakiś case na telefon trzeba sobie porządny sprawić. No i co? To idziemy na zakupy. No. A do szwalni dzisiaj jednak nie pojedziemy niestety. Szybki room tour. Oczywiście pokoju dziecięcego, to jest Arkadia. Jest naprawdę bardzo fajnie, jest mikrofalóweczka, jest tutaj na tam do grzania. Jest ładnie, zobaczcie, kolorki się tutaj zmieniają. Fajnie, co? No, zimno jest. Ale to nie że nie, tu jest ciepło. Ja ogólnie, że mi zimno. A. But you had me from the start. By the way you stared, the way you wrote up for me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently, yeah. But something went wrong, the signals got crossed, and now we're on completely different pages. Let's go where we were, when no one gets hurt. Baby, keep it right there, don't you stress the flow. You're trying to pick the pace up, we should take it slow. Baby, keep your focus, don't you make me change my mind. If you love me, baby, don't you switch up the vibe. Baby, don't you switch up the vibe. Kochani, jest już nowy dzień. Wczoraj wyszłyśmy od okulisty obie, bo ja też jeszcze u okulisty byłam. I już wam mówię, jak wyszło. Wyszło na to, że ja nie mam zeza. Ogólnie się cieszę. Pytałam się pana, dlaczego ja mam tak, że mam takie jedno mniejsze oko czasami, takie wiecie, jak się uśmiecham czy coś, to powiedział, że jak mi na przykład oko czasami ucieka, to że może być ze zmęczenia, ale że zbadał mnie na 50 różnych sposobów i kompletnie nie ma żadnego zeza ani nic takiego podobnego. I że jeżeli chodzi o to, że mam takie zmarszczone oko, jak się uśmiecham, to jest to po prostu taka uroda. Zresztą mój brat na przykład ma podobnie, że też mu się tak jakby zmniejsza oko, jak się uśmiecha. Jeżeli chodzi o Lajrę, no to ciekawsze.
Też w ogóle pan był trochę zdziwiony, no, niby nie dlatego po sobie poznać, ale ja to wyczułam, że był taki zdziwiony na zasadzie, że po co ja z nią przyszłam, bo jakby to jest normalne u dziecka, że ma tego, że jest to fizjologiczne, czyli inaczej mówiąc zdrowe. I powiedział, że żeby to obserwować, że jeżeli tak około 10 miesiąca roku to nie ustanie i będzie się patrzyła jeszcze, tak jakby jeżeli będzie patrzyła w jeden punkt i na przykład tak jak ja patrzę teraz w kamerę, jedno oko uciekałoby mi tam, a tu bym patrzyła na nas jednym okiem, to jest problem, ale tego u niej nie ma. Ona faktycznie patrzy się z takim jakby zezem, ale patrzy się nadal w te punkty, które jej się pokaże. Jak tu wezmę rękę, tu się spojrzy, jak tu wezmę, to tu się spojrzy. Więc nie ma żadnego problemu, jest to normalne, mamy przeczekać i tyle. Zresztą i tak pierwsze okulary, w razie czego dziecku można założyć, powiedział, że minimum w 8 miesiącu, ale i tak jakby to jest takie dziwne, że rodzice tak zakładają, tak powiedział. Także i tak na razie nie za bardzo jest z tym, co robić. Ale w sumie się cieszę, bo w takim razie wyszło, że tak naprawdę jest okej, okay, nie ma się czym martwić. No i dlaczego nagrywamy w ogóle z łóżka? Bo ja stwierdziłam rano, bo wstaliśmy, znaczy o 11 dzisiaj wstaliśmy, bo strasznie nam pospaliśmy wszyscy we trójkę, że muszę po prostu dzisiaj zjeść gofra. Po prostu tak mi się chce zjeść gofra, że nie wytrzymam, więc jedziemy zaraz na gofra. Jest już kolejny dzień, nie byliśmy na gofrach, słuchajcie. Nie możemy wam powiedzieć dlaczego. Dobra, ja powiem. Dlatego, że nie zmieniliśmy opon i stwierdziliśmy, że nie będziemy w ogóle wyjeżdżać. I właśnie dzisiaj... Jest to nieodpowiedzialne. I dzisiaj jedziemy zmienić opony. No, więc luzik. A tutaj jest dzióbek nasz kochany. Co tam dzióbku u ciebie? Co? Co tam u ciebie, kochanie? O. Idziemy teraz na spacer. Kupiliśmy sobie kanapeczki. Kawusie. I zmykamy na spacer. Zmieniliśmy właśnie opony i wybieramy się dzisiaj ostatecznie na gofry. Kamil gdzie? Nie będzie chyba jadł, ale ja będę. Wiesz co, dziabnę sobie, dlaczego miałbym nie dziabnąć tak troszeczkę, jak nie sobie... Nie jest twój cheat day. No ale jak jednego takiego gryza wezmę, to wiesz... Ale musisz go zważyć. Jak zamówimy jakiegoś takiego porządnego, ostrego, znaczy nie ostrego, tylko takiego ostro, wiesz, zaprawionego słodkościami... To czemu nie? Dobra, jedziemy. Podobno są mocne, podobno ale zobaczymy. Podobno są drogie, ale warte swojej ceny, tak czytaliśmy w opiniach. Żart. Finalnie będą gofry z budy. Z czym przychodzisz młodzieńcze? Dziękuję bardzo. Z życiem. Ale ciepły. Wróciliśmy do domu i słuchajcie, jest mój gofr. Ugryzłam tyle. Trochę polizałam tego, bo nie mogłam się powstrzymać w samochodzie, ale z drugiej strony też trzymałam Lajrę za rękę, bo usypiała i trochę marodziła, więc nie mogłam go zjeść, więc będzie już teraz trochę taki chłodniejszy, ale całego, czy tak jakby sam mówiłam? Nie, no gryza tylko. Dobra. Ale to czekaj, no od tej strony. No to weź sobie. Nie mogę, bo trzymam kamerę. Czekaj, zobaczę. Uważaj, żeby nie spadł. Pa! Czy pani przyznaje się do popełnienia przestępstwa w postaci najsłodszego dziecka na świecie? Tak? Tak? Czy pani się przyznaje? Czy pani się przyznaje? Czy nie? Halo, jest pani oskarżona o bycie najsłodszym dzieckiem na świecie. Czy przyjmuje pani karę w postaci chichotek? Czy przyjmuje pani tę karę w postaci chichotek, czy nie? Czy przyjmuje pani karę? Czy wyraża pani zgodę na dobrowolne poddanie się karze chichotek? Czy nie? Co to za łapanie? No i słucham panią. A głośnie, ha. Ej. He. Gdzie ty lecisz, panienko? Co to ma być? Gdzie pani idzie?
Gdzie pani idzie, panienko?